Witam Was, kochani, w kolejnym odcinku, a dokładnie drugim, z FIFA 16. Kochani, mamy przed sobą mecz z Milanem w naszym turnieju. Jak on się, kurczę, nazywa ten turniej? Niech ja sprawdzę, bo coś mi się wydaje. To jest tabela Tarcza Starego Kontynentu. No właśnie, coś tak kojarzyłem. Także to jest, są takie europejskie typowo rozgrywki. No, trzeba będzie, kurczę, tutaj pozamieniać naszych ludzi. Tak, debiutancki sparring. Tutaj nasze informacje. Fajne, fajne to jest, naprawdę spoko. To wszystko, ta FIFA, w którym kierunku, że tak powiem, zmierzała i zmierza dalej. Myślę, że sam tutaj niech dokona automatycznie, w sensie. A my sobie... No właśnie, te stroje, kurde. Chyba, że zagramy... Tu jest klasyczny strój. Zaraz, zaraz. Nie tak, nie tak, nie tak. Może tak. Tak będzie wyjazdowo, wyjazdowo. No. Trochę nam się... Trochę wypoczęli. Tu sobie damy Alvaro Negredo. Ale wydaje mi się, że ta formacja jest taka trochę... dziwna. Zagramy sobie... formacją może z... pomocnikiem ofensywnym. Właśnie nie wiem, którą. To jest trochę, może taką. Dobra. Także tu Alvaro Negredo, tu De Paul, on jest lewym pomocnikiem, Feguli jest prawym. Javi Fuego jest środkowym pomocnikiem defensywnym, więc on nie bardzo. Villaba. No, dajmy Ramirezowi zagrać. A co? Tutaj Perez. Tu Danilo jest środkowym pomocnikiem defensywnym, więc nie bardzo. I tutaj zamienimy sobie na Rodrigo, który... Gdzie on jest? Jest. Jest. Ciebie wymienimy. Oni są na wyjeździe. Znaczy na powołanie do reprezentacji. Tak. A dajmy zagrać Gilowi. Czy ja tu prawego pomocnika? Mam. Antonio Baragana. Stąd też takie ustawienie. Tak. Tylko żebym tu potrzebował jeszcze ewentualnie... Dobra, jest ok. Jest ok. No, troszkę tych ustawień musi być zazwyczaj przed meczami. Oczywiście później, jak już mam dwie drużyny zrobione, znaczy dwie formacje już są przygotowane, które są wymienne, jak mówiłem. A nie będę grał. Mam tutaj oczywiście spalony. Już tylko chwilę dzielą nas od drugiego meczu fazy grupowej Tarczy Starego Kontynentu. Czy będą jakieś zmiany w składach? Bardzo możliwe. To kolejna okazja, by dać szansę nowym, świeżym zawodnikom. W dzisiejszym meczu Milan zagra przeciwko Walencji. Tak jest. Ciekawe jak, jeśli kiedykolwiek, zakończy się saga stadionowa w Mediolanie. Masz na myśli kwestię budowy nowego stadionu dla Interu albo Milano. Novotelli, no właśnie, no, kurde, Mario. Się na rozbudowie obecnego obiektu, ponieważ żaden z klubów, a zwłaszcza kibice, nie przejawiają szczególnej chęci. A trzeba będzie uważać, kurde, na niego. Usunięto, ale to już w FIFA 15, usunięto możliwość ustawiania krycia konkretnych zawodników, także już tego nie ma. Oczywiście ja tutaj będę musiał jeszcze poustawiać role, które są tu wytyczne, że każdy, czy wbiegać ma, czy nie. Chwilunia. Wbieganie na wolne pole. Ty się trzymaj środka. Przepraszam bardzo, tu. Kurde. Na szpicy, wbiegaj za plecy. To jest właśnie taka taktyka, którą chcę. Później ją trzeba będzie zapisać normalnie, bo teraz to jest taktyka tylko zapisana na ten mecz. Łatwa strata. Bardzo łatwo przejął je rywal. Przerzućmy na drugą stronę. Tu trochę do środka. Tu może tam. Dantanio. Aj, no niestety. Chciałem ją tam
Mario Balotelli. Zagrać do środka, ale Balotelli się pogubił troszeczkę. Co skwapliwie wykorzystałem. W dzisiejszym spotkaniu debiutuje nowy napastnik. Ciekawi mnie, jak poradzi sobie z presją. Ajajaj. W końcu wszystkie oczy troszkę, no już miałem podawać i kurde. W klubie wiele sobie po nim obiecują, ale wejść w nową drużynę czasem nie jest łatwo. Pochodzący z madryckiej dzielnicy Vallecas Alvaro Negredo znany jest z występów w reprezentacji Hiszpanii i z gry w Almerii, Sewilli czy Walencji. Grał też w Manchesterze City, a dziś rozgrywa pierwszy mecz po kolejnej zmianie barw klubowych. Ale Negredo był wypożyczony w zeszłym sezonie. Właśnie, ej! To nie był udany wślizg i mamy rzut wolny. Szybka akcja. André Gomez. No właśnie. Nieudany wślizg i mamy rzut wolny. No i teraz oczywiście spreje są. Znane z mistrzostw świata. Gdzie po butach? No dobra, myślę, że tam dośrodkujemy tę piłeczkę, ale trochę za głęboko, kurde. Bo z tej odległości... No właśnie musiałbym się wolnych nauczyć. Z tej odległości bym nie strzelił raczej. Czerci. A mnie wymanewrował. Ceguli. Aj, tu się kurde. Teraz ja pogubiłem. Barrahan. Perez. No. Teraz Milan będzie rozgrywał. Właśnie nie wiem, czy tutaj jeden Negredo na szpicy cokolwiek by tutaj zdziałał. Znaczy, czy zdziała. No zazwyczaj właśnie mam kurczę dwóch napastników. Znaczy, to są w tych meczach, tak powiem, pierwszych, gdzie warto strzelać gole. A na drugich to mam właśnie taką formację z pomocnikiem defensywnym. Tak powiem, mniej stracić tu bramek. No nie znaczy, że to jest taka typowo... No trafił wprost w bramkarza. Nie znaczy, że to jest taka formacja mocno defensywna, ale... Abate. Efektowne, świetne podania i dokładne. Barrahan. Ale czad, niestety do bramkarza. O, spokojnie, myślę, tę piłeczkę trzeba rozgrywać. Jako, że pierwszy mecz, pamiętacie, może zremisowaliśmy z Fiorentiną. Ależ niesamowity atak obrońcy. No, tak jak mówię, poszanujmy trochę piłkę. Gaja. Negredo. Aj, zablokowany strzał niestety. No, jak mówiłem, Alvaro Negredo, Mario jego główną nogą jest noga lewa. Pogubili się, a nie. Wyciągnął. Bonaventura. Antonelli. Świetna współpraca. Coś tak. Bonaventura! Zablokowany. Przechodzą. Grę z kontry sobie odpalimy. André Gomez! No, człowieniu. Kurde. Ja rozumiem, że to z pierwszej była i mogła ta piłka nabrać rotacji. Dziwnej, ale bez przesady. Trzeba było oddać światło bramki. Strzał. No, ale powiem szczerze, że szybki taki mecz ten jest. Gaja. No, Pablo Piattiego nie ma. Perez. Antonelli. Aj, wypuściłem sobie za daleko. Piłkę, ale... No cóż. De Jong. Jesteśmy na drugim miejscu, także
Póki co. Balotelli. Oczywiście Milan jest na pierwszym miejscu. Rezultat do przerwy 0-0. No niestety 0-0. Trochę akcji było. Ale no niestety nic dla nas. Nie ugrałem póki co. Zastanawiam się, czy tutaj nie zmienić formacji na tę drugą połowę, bo chyba by warto by coś postrzelać. Tak, Negredo, tutaj wrzucimy sobie Rodrigo. Dobrze. On ma tempo takie słabsze. Dobra, Bakalli niech wejdzie. Dobra, zrobimy trochę zmian. Podwójna zmiana. Dobra, może teraz coś. Rozpoczyna się druga połowa meczu, drugiej już kolejki fazy grupowej o tarczę Starego Kontynentu. Mam nadzieję, że pozostaną Państwo z nami, by razem śledzić losy tego towarzyskiego przedsezonowego turnieju. Rodrigo Moreno. Aj, tu za... I piłka za mocno. W rękach bramkarza. Jej. No, Balotelli, kurde, na niego trzeba uważać. No ale... Negredo! No, muszą... Aj, wprost bramkarza, no kurde, i nawet z lewej nogi, no. Nie chciałem za mocno, żeby właśnie nie przestrzelić gdzieś. Bo tutaj faktycznie trzeba się na nowo przyzwyczajać w 15. Co sądzisz o pierwszej połowie i jego występie w nowych barwach? Remisowa pierwsza połowa, nie zdobył bramki i w ogóle go na boisku nie było widać. No musi właśnie się lepiej postarać w drugiej połowie. Ała. W ogóle na nią go wypuść. Mam zmianę? Wszystko w porządku? Tak. No ale kurde, co jest z wami? Nic nie pokazuje. Normalnie naprawdę dużo lepiej mi to wszystko idzie. No zobaczmy, czy sobie poradzi. No ja wiem, tam faulowane, ale lepiej go zatrzymać faulem. O, tutaj żółciutka będzie. Dwóch rezerwowych gotowych do wejścia. Chyba, czy nie? Nie? Nie, dobra. Myślałem, czy to nie dla nas. Jakaś karteczka. Piłka trafia do przeciwników. Puśćmy mu tam właśnie taką długą piłkę. I doszło do transferu. Petr Czech przeszedł do Arsenalu. Aj, kurde. Transferu nie podano, co jest zwykłą praktyką. Skończył mi się palec tutaj. Ale oczywiście pojawiają się różne szacunki. Wiecie, jak na gałce, że tak powiem, za długo w jednym miejscu trzymacie, to wam się ześlizguje i tylko właśnie potem już tym zgięciem na przykład kciuka. Będzie zmiana. Kontrolujecie, no i właśnie wtedy Ricardo ciężko jest. Oliwo. Ładnie wymieniają podania. Abate. Dobrze, może takiego ofensywnego nabierzemy. Perez. Rytmu. Szykuje się zmiana. Ricardo Montolivo. A to obi bok. Bonaventura. Nigel de Jong. Balotelli. Kurde, robią jak chcą, no ale to jest Milan, kurde. To nie jest jakaś drużyna. Zobaczymy, czy będzie strzał. Young. Przeciwnicy przejmują. Ale kurde. No co wy się tam tak gubicie? Bonaventura! Dobrze. Może prawą flanką, ale niestety. Właściwie lewą flanką. Young. Nasza. Gramy, panowie. Zmienia właściciela. André Gomes. Ładna dwójkowa wymiana piłek.
to nie był strzał, to było podanie, które zablokował i dlatego tak było. Dobra, 77 minuta. Nic się kurde nie pokazało tutaj ciekawego. Gaja. Dobra, może tak spokojniej troszkę. Balotelli. Że mi kurde. Ricardo Montolivo. Oż, kurde, Montolivo, no. On gdyby przypierniczył, to też by było. Nieciekawie. Dobre wybicie. Świetnie zażegnał niebezpieczeństwo. Poradził sobie znakomicie. Koledzy będą. Rodrigo, który jest dosyć szybki. Dobra pozycja do oddania strzału. Rodrigo Moreno. Ależ wspaniale. Już nie wiedziałem, czy podawać, czy strzelać, czy jak strzelać. On jest prawonożny. Z tego, co pamiętam. Nigel dlatego... Nie miałem pojęcia, co z tą akcją zrobić, jak ją wykończyć. Piłka poza boiskiem. O, masakra. Dobra, idźcie, idźcie. No nic mi to nie dało. Antonelli. Blisko pola karnego, teraz gracze Milanu. Podanie w pole karne. Noż, kurde. Chcą wyjść na prowadzenie. No, chcą, chcą. A kto tu podejdzie? Dobra, może jakaś szybka akcja. Ostateczna. Niestety. 0-0, kochani. 0-0. Ej, no cóż. Kurde. No, za bardzo. O te oceny, kurde, 6 strzałów, 4 tylko ja. Po 2 celne. No, mniejsze posiadanie piłki. Celność strzałów u mnie. Dokładność podań. No, taka sobie. No nic to, kurde. Nic to. 0-0, jak to w takim układzie wygląda? Jak wygląda tabela? Tabela wygląda tak, że spadliśmy, kurde, i Fiorentina wygrała, widzę, strzalkę. No i kurde. Także został nam mecz strzalkę teraz, to na pewno. Ale potem chyba są kolejne? Nie, chyba nie. Chyba nie ma kolejnych meczy drugich, wyjazdowych. Tak mi się wydaje. Tak, nie ma, także kurde, mecz o wszystko teraz jest, kochani, ale to jak się domyślacie w kolejnym odcinku, ja wiem, że te odcinki są krótsze, no ale gdybym gdyby je przedłużyć ewentualnie, to by było dobre, ale to już nie, no, oczywiście, że nie teraz, ale wydaje mi się, że faktycznie długość połowy warto by do 6 minut zwiększyć i to już by było coś. Prowadzenie kadry. Nie. Ostatnio nie chce mi się grać jako trener kadry. Także sobie odpuścimy w ogóle prowadzenie kadry w tym let's playu. Fundusze. Na razie nic nie potrzebuję, żadnych funduszy, ponieważ nie. 70 milionów to dobrze. Tygodniowy budżet 240 tysięcy to dosyć mało. No ale to jest oczywiście początek sezonu. No i trzeba by, kurde, wybrać kogoś na następny mecz sensowniejszego. Ale jak mówię, dzięki, kochani, za uwagę. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku, w kolejnym meczu o wszystko, tak naprawdę. Zobaczymy, czy się dostaniemy w ogóle do fazy już pucharowej. No, ale jak mówię, to w następnym odcinku, także dzięki, trzymajcie się, do zobaczenia.